Hej kochani, dziś zapraszam Was na kolejny Instatest i powiem Wam, że dostałam tyle wiadomości prywatnych na Instagramie i na Facebooku, jeżeli chodzi właśnie o Instatesty, przesyłaliście mi linki i powiem Wam, jakie dwa najczęściej filmy się powtarzały. Pierwszy to były brwi za pomocą taśmy, a drugie to były usta za pomocą taśmy. I oczywiście zrobię oba filmy, przetestujemy, czy to działa. Dziś będziemy robić brwi, bo jak widzicie na mojej twarzy brakuje właśnie makijażu brwi. Mam już pełny makijaż właśnie oprócz brwi, czekałam na to i dziś będziemy malować brwi za pomocą taśmy. Stwierdziłam, że będę odrywać mniejsze kawałki, bo trochę boję się sobie przykleić, wiecie, brwi, taśmy na pół czoła i nie będę wiedziała, co robię. Zrobimy sobie też zbliżenie. Będę też używać pudru do brwi, tak jak na wielu tych filmach. 402 Coffee z Hehan i takiego pędzelka z Too Faced, po prostu ściętego, a z drugiej strony mam grzebyczek. Ale dobra, najpierw obejrzyjmy sobie kilka filmów. No dobra, to zobaczmy, czy to się uda. Najpierw przykleję taśmę. Przyklejenie tych taśm wcale nie jest łatwe, to jest po prostu jakaś masakra. I do tego się odklejają. Tutaj jeżeli macie pomalowane, jeżeli macie makijaż, to się odklejają. Także próbowałam tej metody z przyklejaniem na wierzch dłoni i niestety to się później odkleja. Nie trzyma się. Dobra, próbujemy. I teraz odpowiedź, czy to w ogóle działa. Pięknie mi zjadło makijaż. Ale brew jest bardzo ładna. No muszę przyznać, że to działa, że brew mi wyszła praktycznie idealna. Może troszkę muszę tylko poprawić. Co sądzicie? Nie są za duże dachy? Teraz zobaczę, czy po drugiej stronie wyjdzie mi identycznie, czy nie. To nie jest takie proste, żeby przykleić identycznie. O nie, i kiedy gubicie końcówkę taśmy, to już jest najgorzej. Bardzo trudno jest przykleić identycznie. Cały czas mi się zresztą odkleja. Mam nadzieję, że ta druga brew wyjdzie i że będzie taka sama jak pierwsza. Cały czas mi ta taśma odchodzi. Też wyszła ładnie, ale już nie mam łuku, bo wyszła bardziej prosta, także muszę je teraz wyrównać. Powiem Wam, że bardzo trudno jest uzyskać identyczne brwi. W ogóle bardzo trudno jest przykleić te taśmy. Sami widzieliście, że się męczyłam. Także to bardzo prosto wygląda na Instagramie. Także w rzeczywistości trudno uzyskać taki sam efekt jak na filmie. No i taki sam efekt na obu brwiach. Ale muszę przyznać, że brwi wyszły naprawdę ładne i mi się podobają. Kochani, muszę przyznać, że ten Instatest się udał i że brwi wyszły mi dosyć ładne. Niektórzy z Was lubią, jak mam ciemne brwi, a niektórzy wolą, jak mam jasne. I tutaj zdania są podzielone i ostatnio dostałam nawet komentarz, że o, ciemne brwi, Karo wraca do swoich korzeni. Także ja lubię nosić raz takie i nie mam nic przeciwko takim brwiom. Widziałam ten sam sposób, jeżeli chodzi o henne, tylko tam był użyty troszeczkę inny plaster, taki jakby... szpitalny, można powiedzieć, taki bardzo gruby. Spróbuję go poszukać i może spróbuję zrobić henne tym sposobem,
henne brwi. Na pewno zrobię też test, czy działa to na ustach. Także metoda jest na pewno warta wypróbowania. Spróbujcie obkleić sobie brwi taśmą i wyrysować idealne brwi. I dajcie mi znać, czy u Was to wyszło, czy nie. Na pewno jest to fajna zabawa i na pewno lepiej to wyjdzie na niepomalowanej skórze, bo na pomalowanej ta taśma się niestety nie chciała trzymać. Także uważam, że tutaj ta metoda akurat działa. Takich w przypadku kreski sprawdza się i tutaj nie jest żadna ściema, natomiast na pewno trudno uzyskać takie same identyczne brwi. Mam nadzieję, że będziecie mi podsyłać kolejne filmy na Instagramie w wiadomości. Możecie też pod tym filmem na Facebooku wklejać mi linki do tych filmów, a także do podobnych filmów z YouTube'a, to będziemy sobie testować właśnie tego typu dziwne triki. Ja mam przy tym niesamowitą zabawę, także mam nadzieję, że Wam też się podobało. Jeżeli tak, zostawcie mi kciuk do góry i widzimy się w kolejnym Instateście. Pa, pa, kochani! Talking about